Wersów dziś zrobiła 3 zdjęcia na Insta i nagrała 2 TikToki, jak tańczy. A ty co zrobiłeś? Tylko siedzisz na dupie. No i dlatego, słuchajcie, Wersow jest lepszą influencerką niż ja jestem influencerem, no. Jakby ja uważam, że nie mam podjazdu do Wersow, słuchajcie. Może gdybym miał taki uśmiech, to też bym się więcej w tym zafotek na Insta robił. Mamy 12 do 8, ale ten skurwiel wierci, ja pierdolę, no przecież ja ochujeję w tym kurwa mieszkaniu, nie? Ja po prostu ochujeję, ja jestem niewyspany kurwa, przez tego skurwysyna. Ja serio, jak będę robił kuchnię, wyprowadzam się i zatrudnię gościa, żeby to przez 2 tygodnie robił tą kuchnię kurwa. 2 tygodnie i powiem, żeby napierdalał młotem codziennie. Ale gale i flesza daje, wychodzicie. Dobra. Długę sprawdził! Ja pierdolę! Fleszuję mida. Na razie to mam nową podkładkę i nie mogę przymierzyć w ogóle. Ja pierdolę! Kurwa! Zrucham się w dupę kurwa, swoim własnym kutasem zaraz, ja pierdolę. Zamiast otwierać skrzynię w grze, wypróbuj CSGO Skins. Jest to strona, która istnieje od 2015 roku. Znajduje się tu wiele różnorodnych skrzyń. Strona oferuje codzienną darmową skrzynię z szansą na fajne skiny. Rewelacyjnym urozmaiceniem są specjalne wydarzenia, które co jakiś czas strona organizuje specjalnie pod graczy. Dodatkowo na CSGO Skins możesz toczyć bitwy z innymi graczami i wygrywać atrakcyjne skiny. Funkcja Exchanger umożliwia wymianę przedmiotów na te, które Cię interesują. Wejdź w link w opisie, użyj kodu UNIVERSUM i odbierz darmowe 2,50 oraz plus 10% do depozytu. Przewaga po stronie antyterrorystów, ale tutaj nie brakuje diffusa. Musket bardzo pewnie. Pamiętajmy, że Story był mocno bity. Wystarczy jeden strzał i to wystarczy na rywala. Jeszcze Jurgs walczy, przeładował. Teraz czas, by odpuścić. Jurgs jeden punkt życia, wie gdzie jest Musket. Ten trzyma drzwi, zamyka te drzwi przed nosem. Ależ musi być wściekły Jurgs. Musket! Nie no, to jest, słuchajcie, polska impreza. W rytmie disco polo po prostu dusimy sobie Portugalczyków. No nieprawdopodobne. Jurgs przed momentem grał na Vitality w półfinale, I Am Cologne. Teraz gra na polski zespół, o którym nigdy jeszcze nie słyszał. Zostaje w klaczu 1 na 1, a Musket w klaczu 1 na 1 zamyka mu drzwi przed nosem. No nieprawdopodobne. Kolejne nowe błędy. Ten oczywiście został znaleziony przez Dadaka. O! Ej, nie, no to są jaja, kurwa. Rozumiecie, że... No, dobra. Wprowadzasz update i masz krokodyla, ty. Znowu. Bo to, ten bug już był. Jestem ciekaw, jak to działa od strony Valve, nie? Że takie rzeczy się dzieją. Ja pierdolę. O! How come I killed him? Eps. Niesamowite, że z takiego meczu, gdzie nic nam nie wychodziło, było 0-6 i tam nie było żadnych perspektyw na zwycięstwo. Żadnych. To była tragedia. Mówiłem o tym, że dzisiaj polskie drużyny grają katastrofalnie. Jakby to wzięli do siebie gracze Rebels Gaming, jakby sobie przypomnieli, że tutaj trzeba grać, a tymczasem dobrze ustawiony był nasz zawodnik i Fly niecelnie musi teraz uważać, łapie bombę, Buzz zbroi na raz, no i Fly musi ruszyć to szybko, bo... No to sobie pochwaliłem chłopaków. No zobacz, kurwa, jak mi dał ze scouta. Za niebieską, kurwa, teraz. Dwóch leży. Trzech leży. Jo pierdolę, co ja strzelam? Jest podejście do banana. Bardzo agresywnie podchodzili tutaj gracze Terro. Jest odpowiedź. To przygotowana odbitka. Oj, zapomniał o jump throw. Ha, nie ma jump throwa, zdaje się. No tak, no co za pech. Nie ma jump throwa. Nie dał rady, Roman. No tak to jest właśnie. Są te, po prostu, ta pamięć mięśniowa działa, słuchajcie. Są te automatyzmy. Cześć, Gibson. Nice. Ej, he pushed A-ups. Dobra, ja z nożem. 20 lat to samo, na chuj ten nóż, kurwo! Na chuj ten nóż! Co za kurwa głupia? Pierdolony internet dla skurwysynów Orange. Chuj wam w dupę, że takie rzeczy się dzieją. Chuj wam na pizdę, Orange. Cały czas jest to samo. Jak mi się podobają nowe statystyki na profila graczy na Hell TV? No właśnie, znaczy podobają mi się generalnie, ale zastanawiam się skąd upago utility na poziomie 4 na 100.
Jak to jest, że Pago ma utility 4 na 100, rozumiecie? 4 na 100 ma Pago. Przecież goś jeszcze nigdy chyba do normalnego smoka nie trafił. Przecież tam powinno być minus 4. Ja na przykład w swoim profilu mam sniping, czyli granie ze snajperką na poziomie 0 na 100. Bo nigdy nie gram ze snajperką. Więc jakim cudem Pago ma 4 na 100 utility, skoro nigdy jeszcze smoka nie trafił? Może zajęcie na mirażu raz Pago nie siadło i trafił niechcący do okna i uznali, że tak chciał. I stąd to 4 na 100. Ty powinieneś mieć toxic 1000 na 100? Haha, spierdalaj tam. 1000 na 100. Ja jestem strasznie sympatyczny, ja w ogóle nie jestem toksyczny. Co to jest gra reakcyjna? Tam ktoś pyta, już mi kurwa piąta osoba chyba pyta. Co to gra reakcyjna? Czyli jak na przykład Tero zajmie dół, chłopacy z CT podkracają kurnik, drzwi, czyli reagują na to, co się dzieje na mapie. Rozumiesz? Przykład ci dałem. Typy zajmują pod gniazdo Tero. Ty wychodzisz walczyć z dwóch stron, z Feniksa i z Przybo na przykład, i też przejmować kurnik. Wracasz, odpuszczasz rampę, wracasz na pod gniazdo. Tak, to jest gra reakcyjna. Czyli reagujesz na to, co się dzieje na mapie, to co Terror robi, zajmuje teren, ty zajmujesz drugi teren. Sklejasz, nie? Czasami to działa, ale Pevor nie jest taki jak ja, bo on sobie cały czas patrzy. To jest nietoczność, kurwa. No, Co miałeś? Co miałeś? A co, z choroby się śmiesz? Nie, nie śmieję się sobie. Bo nie ćpać ciebie na drug test powinni wziąć. Mogliby mnie wziąć sobie na drug test o każdej porze dnia i nocy i ci gwarantuję, że wyjdzie, że jestem czysty. Bo mój jedyny narkotyk, słuchajcie, to jest Path of Exile. Patrzcie ogólnie... Patrzcie, ile widział, czy widział go dużo? Patrzcie, widzi ledwo typa i jaki headzik, nie? A zobaczcie, widział ledwo gościa, a Frozen widział go całego, nie? Patrzcie. Całego go widzi. A tamten to kurwa widział 1/4 modelu, nie? Trup też. Zablokowałem im smoka, na midzie jest. Ty coś dałeś. Więcej. Paweł. Dobrze. I midlas był. Ładnie. Ale ich zdymali tam. Ładnie. Podejdź Gale, flesza ci daję. Podejdź Gale, na krótko flesza daję. Na krótko odwróćcie się. Ja mam. Kurwa, ja. Przecież mówisz na krótko, daję flesza, kurwa, co wy? Mogę pancować? No prawda, górę, kurwa i chuj, no typ jest jeszcze jeden tam. Kamery. Kamery. Już wiesz czemu kupuję AWP, Pawor? Już wiesz czemu? Będziesz się głupio pytał czemu? Widzisz, co się dzieje? Ja pierdolę. Brawo, Mati! Brawo, Mati! Rzuciaka, Mati. Dziękuję, Lusia. Ale Monte, powiem wam, że trafiło co, łatwy ty mecz, no. Pieniądze mi wysyłasz? Łatwy mecz trafiło. Pani Anetka, 5 zł. O, pani Anetka. Nie pierdol, Bartosz, ostatnio jak mnie ostro jebałeś w burdelu, to normalnie gajer od Armaniego miałeś i gacie z Calvina Klena. Jakie prognozy na mecz, dzięki za 5 zł, dzięki. I tak, dajcie flesza na snajpera. Do smokowego. Jeden bez macie jeszcze jednego. Jest long jeden. Aha. Daj mi palaka, Saju. Nie do smoku. Ja ci... Ty Pewro się na wyjściu? Jest weź. Ja na smokuję shorta. Jeszcze rampa leży i długa leży. Jeszcze rampa. Jeszcze jeden, no. Muszę oduczyć się mówić tego nie, widzowie. Muszę oduczyć się mówić. Przypominajcie mi, kurwa. Żebym nie mówił, dobra? Przypominajcie mu, żebym nie mówił tego, kurwa, nie. Bo mnie to wkurwia. No ten retake był ciężki do zrobienia. Jeśli typ z pleców padł, też dobre zachowanie Huntera, widzowie, nie? Też dobre zachowanie Huntera, że poszedł na rampę, nie? I nie, mówię nie, kurwa! Heda dostałem, ja nie biegnę tam. To bez sensu jest, 4 B już biegnie. Jeden B. I zajebanie. I ograli nas. Nice! Co Matej zrobił? Matej, co się stało? Co to było? Ja się odwracam ten tam, co to jest strzelanie? Od TikToka se zrobiłem jaja, no. Dobra, no mają lobby. Andu, sprawdza, czy gdzieś bomba jest pewnie. Acor to kurwa chyba zwiechę dostał. No i chuj. No nie mamy czasu, żeby broić. Broj to kurwa! Goofy, broj. Jezus Maria, kurwa mać. No jest wszystko w porządku, jest dobrze, okay. Dobrze robią. Jest dobrze, okay. Wszystko jest w porządku. Jest git.
Okay, like one last question, a pretty weird one, I guess. Because in Poland we have a coach and a streamer who's a really a big fan of you. Have you ever heard of Hyper? Hyper, yeah. So we have heard of, yeah, because he was always watching your games and stuff. So you've heard about him? Yeah, I've heard of Hyper. I've seen a lot on Twitter as well. I don't know what it all is, but yeah, I've seen a lot of support or hate, whatever it is. I don't know. I'm happy for everything. No support for sure. Yeah, I embrace all of it anyway on Twitter. It's fine.